Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry, oczywiście jak zwykle pozdrawiam bardzo serdecznie, bardzo też słonecznie, przynajmniej w tym czasie, kiedy ten program jest nagrywany. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, jesteśmy już prawie, rzec można, w pełni miesiąca maja. Ten miesiąc maj rozkręca się coraz bardziej zaawansowany. Oczywiście postrzegamy ten miesiąc jako miesiąc pierwszych komunii świętych, jako miesiąc egzaminów dojrzałości. Jeszcze raz bardzo serdecznie pozdrawiam dzieci pierwszokomunijne, pozdrawiam ich rodziców, żeby cieszyli się tym dniem przyjęciem Chrystusa do swojego serca pod postacią chleba i żeby te kochane dzieci wzrastały w łasce u Boga i u ludzi, zwłaszcza w łasce u Chrystusa, którego zaprosiły do swoich serc podczas właśnie uroczystości pierwszokomunijnej. Oczywiście też pozdrawiam młodzież maturalną, kochana młodzieży, droga młodzieży. Życzę Wam, żebyście dobrze zdali, że tak powiem, te egzaminy i żebyście dobrze też wybrali swoją przyszłość, która czeka Was w najbliższym czasie. Studia, jakieś tam różnego rodzaju zawody, które żeście sobie wymarzyli. Niech Matka Najświętsza, Stolica Mądrości, niech Matka Najświętsza, Wasza opiekunka, ta nieustająca pomoc pomoże Wam właśnie wyborze tej drogi. Droga jest na pewno bardzo trudna, jeżeli chodzi o jej wybór, bo trzeba pogłówkować. No ale jak to się przy pomocy Ducha Świętego, przy pomocy Chrystusa, wszystko można uczynić, o czym zresztą mówi święty Paweł, wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. A może, drogi bracie, droga siostro, zastanów się, Janusz Widelec, pomyśleć o seminarium, o zakonie. Ja wiem, że to nie jest łatwy wybór. Ja wiem, że to szczególnie dzisiaj temat jest bardzo, bardzo, że tak powiem, trudny, ale warto, mimo wszystko, warto, mówiąc językiem stachury, warto, jeszcze jak warto. A jak to będzie, zobaczymy. W każdym razie modlę się w intencji Waszej, żebyście też popatrzyli na tę przyszłość poprzez właśnie ewentualnie kapłaństwa, czy zakonu, czy po prostu stanu duchownego. Drodzy Państwo, dzisiejsza niedziela jest, jak powiedziałem, niedzielą bardzo uroczystą. Jest to 12 oczywiście maja. Jest to niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego. Jak wiemy, Chrystus po 40 dniach przebywania na ziemi odchodzi do nieba. Odchodzi do nieba nie dlatego, że ma nas dość, że ma nas po dziurki w nosie, czy po czubek głowy, ale odchodzi tak, jak przyszedł do nas z miłości, tak samo odchodzi od nas z miłości. Wyraźnie mówi, odchodzę, żeby przygotować Wam miejsce i będę na Was czekał. Chrystus przygotowuje dla nas miejsce. Po to właśnie idzie do nieba. To miejsce dla nas, miejsce oczywiście w sensie takim symbolicznym, bo nie chodzi o to, że my gdzieś tam się rozsiądziemy, prawda, w jakimś wygodnym fotelu, jeżeli na to oczywiście zasłużymy, ale to miejsce, czyli bycie razem z Nim, czyli bycie u Jego Boku przez całą wieczność, oby właśnie tę wieczność szczęśliwą, bo inaczej chyba nie wyobrażamy sobie naszej wieczności jako ludzie wierzący w Niego i jako ludzie wierzący Niemu. On odchodzi do nieba, więc kończymy dzisiaj okres chrystofaniczny, ale nie znaczy to, że kończy się okres wielkanocny. Jeszcze pozostało tydzień do zakończenia tego okresu. Będzie to w następną niedzielę. Będzie to niedziela Zesłania Ducha Świętego. Jeszcze właśnie w Kościele pozostają symbole zmartwychwstania, czyli wielkanocne symbole, więc jeszcze czerwona stuła na krzyżu, jeszcze figurka Chrystusa Zmartwychwstałego. Te symbole zostaną dopiero, że tak powiem, usunięte w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Więc właśnie zechciejmy dzisiejszą niedzielę przeżyć dobrze, popatrzeć w górę, nie w sensie astronomicznym czy kosmicznym, ale w górę, w sensie naszej obecności tam kiedyś u boku Jezusa Chrystusa. On odchodzi po to, żeby przygotować nam miejsce. 12 maja, proszę Państwa, znaczy to, że jutro będzie 13 maja. A jest to data bardzo ważna i bardzo też radosna, ale także bardzo smutna. Wielu z nas pamięta 13 maja, rok 1981. To wtedy właśnie usiłowano zabić naszego wielkiego rodaka, obecnie świętego Jana Pawła II, na którego właśnie tutaj patrzymy, na jego tę potężną figurę. Dlatego też dzisiaj, siostro, bracie, trzeba podziękować za dar obecności pośród nas ludzi wierzących i nie tylko wierzących, ale ludzi dobrej woli, podziękować za Jego obecność, za to właśnie Jego świętość, a jednocześnie modlić się do Niego. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Jest to bardzo ważna modlitwa. On jest w jakiś sposób patronem naszych czasów. Niech On, droga młodzieży, będzie też z Wami. On tak Was kocha. On dla Was tak się poświęca. Pamiętacie, no właśnie, może nie, ale Wasi rodzice, Franciszkańska 3, Kraków, właśnie tam z młodzieżą spotykał się, tam
tej młodzieży mówi, że kochał ją, że kocha ją, i właśnie do tej młodzieży zwracał się takim też językiem jej. Dlatego też właśnie ten nasz wielki święty, nasz wielki patron, niech towarzyszy wam, młodzieży, która zdaje egzaminy dojrzałości. Poza tym, proszę Państwa, ta jutrzejsza data, 13 maja, to jest data tak zwana fatimska, bowiem rozpoczyna się cykl objawień Matki Bożej w Fatimie. 13 maja, rok 1917, wtedy właśnie po raz pierwszy objawiła się Matka Boża w Fatimie i objawiała się przez 6 miesięcy. 13 maja, 13 czerwca, 13 lipca, 13 sierpnia, 13 września i zakończenie tej tych objawień 13 października, więc tę dzisiejszą datę traktujemy też w atmosferze Matki Bożej Fatimskiej, tej Matki Bożej, której on, Jan Paweł II, zawdzięcza życie. Zobaczmy, 13 maja, objawienie Matki Bożej, zamach na niego. Papież dziękuje jej za ocalenie życia, papież jest wdzięczny jej za to, że ona jak gdyby te kule powstrzymała, że ona właśnie nie pozwalała, żeby te kule zniszczyły jego życie, a on jeszcze przez długie lata służył nam, służył narodowi polskiemu i współczesnemu światu. Kochani, gdy będziemy, przecież gdy byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii. Ewangelii, proszę Państwa, według świętego Jana, oto one. Jezus ukazawszy się 11 powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te ze znaki będą towarzyszyć tym, którzy wierzą. W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami będą mówić, węże brać do rąk, a jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych kłaść będą ręce, a ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli, głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Kochani, właśnie to zdanie, po rozmowie z nimi, z apostołami, Pan Jezus wzięty jest do nieba i zasiada po prawicy Ojca i tam właśnie czeka na nas. Módlmy się o to, żeby to spotkanie, które w swoim czasie nastąpi, żeby było spotkanie nie na chwilę, ale na całą wieczność, bo On, jeszcze raz podkreślam, odchodzi od nas z ziemi po 33-letnim pobycie, żeby być w niebie i żeby w tym niebie oczekiwać na Niego. Też warto zwrócić uwagę, że w tym tygodniu będą obchodziły imieniny Pani Zofie. Wszystkim Zofiom pozdrawiam, składam najlepsze życzenia. Święta Zofia, kłosy rozwija. No oczywiście też będą obchodzili imieniny Andrzejowie i Maciejowie. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dostojne solenizantki i dostojnych solenizantów. Zostańcie z Bogiem. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego na nowy, majowy, rozpoczynający się tydzień. Dziękuję.